Nowy rok szkolny to powrót do nauki na żywo, a nie tylko online. A mi właśnie nie przeszkadzało. Tak nie, no nie przeszkadzało, ale teraz będzie widać tego efekty na pewno. We wszystkich typach szkół i placówek oświatowych nauka rozpoczyna się w trybie stacjonarnym. Nauczyciele mają nadzieję, że tak będzie przez cały rok. Jednak każdy scenariusz jest możliwy. Jesteśmy przygotowani na pracę w trybie zdalnym, zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym. W szkołach nadal obowiązują wymogi sanitarne. Placówki oświatowe prowadzone przez miasto Kielce zostały wyposażone w środki i sprzęt niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa, mówi zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki. Natomiast dodatkowym elementem zabezpieczenia, zgodnie też z ustaleniami z ministerstwem, mają być bramki, które na wejściu będą badały temperaturę, która już w jakimś stopniu będzie ograniczała ewentualne wejście osoby, która ma podejrzenie jakiejś choroby. We wrześniu dyrektorzy szkół będą występować z wnioskami do ministerstwa o przekazanie takiego sprzętu. Oprócz zapewnienia reżimu sanitarnego przed placówkami oświatowymi staje kolejne wyzwanie – organizacja akcji szczepień przeciw COVID-19. Czekamy także na szczegółowe wytyczne z Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli pojawi się możliwość taka organizacyjna, będziemy także chcieli w kieleckich szkołach przeprowadzać akcje szczepień, no żeby zwiększać odporność w tej grupie. Szczepienia młodzieży i dzieci od 12 roku życia będą dobrowolne. Będziemy do nich zachęcać, mówi Maciej Kowalik, przewodniczący Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 15. Moim zdaniem warto się szczepić, ponieważ powinniśmy jak najszybciej nabyć tą odporność, tak, zbiorową i nie tylko w tych grupach jakby wiekowych starszych, ale i u dzieci. Czym szybciej, tym lepiej. Na początek akcja informacyjna, następnie nauczyciele będą zbierać od rodziców deklaracje, aby w trzecim tygodniu września przeprowadzić wielką akcję szczepień w szkołach. Posiadamy własny gabinet lekarski, więc utworzenie punktu szczepień jest możliwe od zaraz, zapewnia dyrektor Elżbieta Rasała. Mamy pomoc ze strony pielęgniarki, jak również lekarza, więc myślę, że będziemy to organizować na terenie naszej placówki, w zależności od tego, jak wiele osób zadeklaruje chęć szczepienia. Przygotowania kieleckich placówek oświatowych na przyjęcie uczniów w nowym roku szkolnym skupiały się również na przeprowadzeniu bieżących remontów. Tych było blisko 40. Miasto Kielce wydało na ten cel ponad 1 000 000 zł. Odmalowanie sal, modernizacja łazienek, czy chociażby wymiana parkietów w hali na jednej z hal sportowych. Więc to tego typu przygotowania, które umożliwią uczniom bardziej komfortowe warunki przebywania w szkole. W Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach dzięki wsparciu z budżetu miasta wymieniono okna, a także przebudowana zostanie jedna z klatek schodowych. To nie koniec zmian na lepsze. Udało nam się też przez okres wakacji przeprowadzić taki bardzo duży remont w szkole i dzięki temu mamy nowe łazienki w jednym z budynków. Remont, kwota tego remontu to ponad 500 tysięcy, także wyremontowaliśmy kilka pracowni przedmiotowych, mamy fajne pracownie językowe, także myślę, że uczniowie będą na pewno duży zysk mieli z tego, jeżeli będą mogli z nich korzystać właśnie w sposób stacjonarny. W Kielcach nowy rok szkolny rozpoczęło ponad 25 tysięcy uczniów.